Nowa informacja z polskich dróg. 4-letni chłopiec zginął w wyniku drogowego wypadku w miejscowości Gucin, niedaleko Czerwina. Autem, które z ogromną siłą uderzyło w drzewo, wiózł go ojciec z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Do tragicznego skutka wypadku doszło w czwartek, 8 czerwca, w godzinach wieczornych, na lokalnej drodze miejscowości Gucin, gmina Czerwin. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący Audi, 30-letni mężczyzna, na jeden z zakrętów stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosło 4-letnie dziecko, podróżujące autem. Kierowca z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala, gdzie została od niego pobrana krew do badań na zawartość alkoholu i innych podobnie działających środków odurzających. Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśnia postępowanie prowadzone pod nadzorem prokuratora. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.